Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie z cyklu Ekspercki Live Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Ja nazywam się Barbara Mazurek i dziś będę miała przyjemność poprowadzić dla Państwa temat zdalny onboarding. Drodzy Państwo, temat ten jest mocno na czasie. Od dawna mówi się, że wprowadzenie nowego pracownika do organizacji to spore wyzwanie w tradycyjnych warunkach, a co dopiero w sytuacji, gdy wdrożenie musi zostać przeprowadzone w całości zdalnie. Otóż HR-owie eksperci twierdzą, że sprawne przeprowadzenie tego procesu nie jest niewykonalne, bo zależy od jego wprowadzanej formy. I tę kwestię omówię z naszymi gośćmi dzisiejszego odcinka. Z przyjemnością przedstawiam pani Małgosia Szmigiel. Od 13 lat konsekwentnie realizuje projekty w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi związane z rekrutacją, szkoleniami, zarządzaniem zmianą oraz kreowaniem i realizowaniem polityki HR w różnych organizacjach, od startupów w branży IT po oddziały międzynarodowych korporacji oraz centra usług. Jej celem i priorytetem zawodowym jest wspieranie ludzi na każdym szczeblu organizacji, aby mogli wykorzystywać swój potencjał oraz wykonywać swoją pracę w sposób najbardziej efektywny. Pani Małgosiu, wspaniale, że jest Pani dzisiaj z nami. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witam również Panią Annę Ryglewską, absolwentkę zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz studiów podyplomowych z obszarów doradztwa zawodowego. Obecnie pełniącym kierownikiem regionu północnej Polski w Agencji Pracy Interkadra spółka z o.o. Pani Anna realizowała projekty w obszarach pracy tymczasowej, legalizacji pracy obcokrajowców, rekrutacji stałej, w firmach produkcyjnych, magazynowych, logistycznych, a obecnie wykorzystuje swoje umiejętności z zakresu zarządzania zespołem i realizacji potrzeb klientów po prostu w sposób zdalny. Pani Aniu, cieszymy się z Pani obecności dzisiaj. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. No i nam mamy również panią Martę Kropidłowską, która jest HR-owcem z 15-letnim stażem, specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmach produkcyjnych, natomiast doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, głównie branży automotive oraz branży chłodnictwa i ogrzewnictwa. Pracowała w firmach takich jak Tyson Group, System Engineering w Gdańsku i firmie Danfoss. Obecnie od ponad 2 lat na stałe związana z trójmiejską firmą, też z branży automatyki przemysłowej, Control Solutions, specjalizującą się w automatyzacji i robotyzacji linii produkcyjnych. Zrealizowała szereg projektów z zakresu miękkiego i twardego HR. Zna doskonale cykl życia pracownika w organizacji. Pani Marto, bardzo nam miło, że dołączyła Pani do naszego grona ekspertów. Dzień dobry, witam Państwa. Drodzy Państwo, otóż mamy dziś znakomite wsparcie merytoryczne, które zamierzam wykorzystać na tyle, ile będę w stanie w ciągu tych 60 minut. W dobie dynamicznych zmian na rynku pracodawcy coraz częściej zastanawiają się nad możliwym przebiegiem standardowych procesów HR-owych. I wśród ich obaw pojawia się niepewność, która dotyczy zdalnego wdrażania nowych pracowników. A przecież wszyscy wiemy, że odpowiednie wdrożenie takiego pracownika nie tylko jest niezwykłym aspektem, i ważnym aspektem dla pracodawców, ale także i dla pracowników. A zatem może na początek, drogie panie, chciałabym dopytać, a w zasadzie dookreślić, czym jest ten onboarding. Jest to dla mnie bynajmniej dość takie pojęcie bardzo pojemne i chciałabym was zapytać o to, jak byście wytłumaczyły to takiej zwyczajnej osobie, która nie posługuje się tego rodzaju nazewnictwem. Może Pani Małgosiu, może zacznę od Pani. Dziękuję Pani Basiu. Ja też zastanawiałam się nad tym, czym jest onboarding w momencie, kiedy dostałam zaproszenie na ten live. Tak. I myślę, że podzieliłabym onboarding na część onboardingu, którą rozumiem jako zapoznanie z organizacją, czyli ten pierwszy kontakt nowego pracownika z organizacją, z jej strukturami, z jej kulturą organizacyjną. I oddzieliłabym od wdrożenia. Wdrożenie rozumiem jako wdrożenie do pracy już na danym stanowisku związane z wiedzą merytoryczną, z kontaktem z zespołem, z zadaniami.
I też w taki sposób myślałam o zdalnym onboardingu i o możliwościach, jakie mamy teraz przy użyciu właśnie narzędzi zdalnych, zarówno w kontekście onboardingu, czyli tego pierwszego kontaktu z organizacją, jak i wdrożenia już na stanowisko pracy, które jest też procesem długotrwałym. Sam onboarding to jest powiedzmy jeden dzień, tak? Spotkanie pierwsze, ale wdrożenie to już mówimy często o okresie kilku miesięcy i tak gdzieś tam w moim zamyśle rozdzieliłam ten proces. Pani Marto, czy zatem może być jednak prawdą, że źle wdrożony pracownik będzie bardziej skłonny, aby szybciej rozstać się z daną firmą, z daną organizacją? Oczywiście, że to prawda. Oczywiście. Myślę, że tutaj błędów można szukać, może niepowodzeń można szukać w kilku elementach. Ja bardzo się cieszę z tego podziału, który wprowadziła pani Małgosia, o tym onboardingu takim rozumianym, powiedzmy proceduralnym, jedno-kilkudniowym pierwszym zapoznaniu się z kulturą, z kulturami, z organizacją, z ludźmi, o tym wdrożeniu, które kilkumiesięczne może być. I tutaj upatruję też ewentualnie tych trudności, które potem mogą wynikać na przykład w braku przedłużenia umowy, czy to z jednej, czy z drugiej strony. Ale dodałabym jeszcze jeden element, który może być równie istotny i taką czasami wisienką na torcie albo smaczkiem przy rozpoczynaniu współpracy, a mianowicie coś takiego jak preboarding, czyli to są działania, które wydarzają się wcześniej jeszcze, zanim pracownik się pojawi u nas, a mają ogromne znaczenie, także w takim poczuciu, jeśli go dobrze komunikujemy, że pracownik jest oczekiwany, że pracownik już w zespole prawie jedną nogą i to pozwala na taką, nazwijmy to trochę ekscytacją, że się wchodzi do nowej organizacji i myślę, że ten element bardzo jest wartościowym wykorzystać właśnie też przy tej okazji pandemii, którą teraz mamy, czyli tego kontaktu jeszcze zanim nastąpi ten pierwszy dzień. To tak bym dodała jeszcze do tego elementu. Bardzo dziękuję Pani Marto, rzeczywiście słuszna sugestia, bo często o tym w zasadzie zapominamy, a jednak jeżeli zadbamy o tą ciągłość, to ma to wiele dodatkowych korzyści, więc bardzo dziękuję Pani Marto. Pani Aniu, proszę mi powiedzieć jako ekspert, jak warto zatem zaplanować taki proces, i tu zostawiam Pani wybór, czy ten pierwszy, tego jednego miesiąca, czy można też zaplanować to jako całość, począwszy od wskazanego preboardingu tutaj przez Panią Martę do momentu absolutnej aklimatyzacji już takiego pracownika na danym stanowisku w organizacji. Oczywiście, tutaj zgadzam się z tym, co powiedziała Pani Marta i Pani Małgosia. Przygotowanie tego pracownika już od pierwszej chwili wejścia do organizacji, już nawet na etapie rozmowy rekrutacyjnej jest bardzo ważne, bo to wszystko odbija się później na każdy tak naprawdę dzień naszej współpracy. Jeśli chodzi o przygotowanie do tego wdrożenia, już obojętnie na jaki etap tak naprawdę to robimy, musimy sobie na początku zadać się pytanie, co ten pracownik może od nas chcieć, czego on może nie wiedzieć, nawet rzeczy, które są dla nas bardzo oczywiste i co my musimy mu przekazać, żeby czuł się w firmie przede wszystkim swobodnie i czuł się, że jest jednością razem ze swoim zespołem, a nie, że jest pozostawiony sam sobie, zwłaszcza w czasach, kiedy musimy robić to wszystko w sposób zdalny. Także przede wszystkim przygotowanie dokładnego planu, co chcemy zrobić, dokładnego harmonogramu, kiedy, jak mamy tego pracownika przygotować i też wyznaczając odpowiednie osoby, które na każdym etapie mogą tego pracownika przygotować, wdrożyć, no i cały czas tak naprawdę komunikować się z nim na każdym etapie jego wdrożenia. Pani Aniu, no, brzmi to budująco, muszę przyznać, brzmi to budująco, chociaż ostatnio czytałam takie wyniki badań Hey Group, która podawała, że dopiero co czwarty pracownik rzeczywiście jest w sposób odpowiedni wdrażany do firmy. To jest taka ciekawostka. Jak sądzicie Pani, z czego to może wynikać? Na pewno się uczymy tak naprawdę cały czas tego wdrażania. Każda nowa osoba wnosi coś nowego, możemy wyłapać nasze błędy, dlatego też bardzo ważny jest feedback przy wdrażaniu, żeby można było wiedzieć, co można poprawić, żeby to cały czas aktualizować. No i w ten sposób tak naprawdę wtedy dążymy do tego ideału, żeby każdy pracownik, nie co czwarty tylko, był usatysfakcjonowany.
Dziękuję bardzo Pani Aniu, dziękuję bardzo. Pani Marto, mając na uwadze, że ma Pani ogromne doświadczenie pracy akurat w branży automotive, która powiedziałabym jest dosyć wymagającą branżą, w jaki sposób tam może się odbywać w ogóle i można zaplanować i czy w ogóle można zaplanować taki proces dla pracownika? Oczywiście, że można to jak najbardziej. Mam na myśli tutaj proces takiego wdrożenia, tak? Rozumiem, tak? Mam rozumieć tylko wdrożenie. Tak. Ja myślę, że to jest kilka kwestii z tym związanych, które trzeba wziąć pod uwagę. Co innego są pracownicy produkcyjni, którzy pracują i nie będą pracowali zdalnie. Można oczywiście ograniczyć do minimum ich kontakt i też zawęzić, szczególnie w okresie pandemii, kontakt z grupą pracowniczą właśnie, czy z daną brygadą, żeby minimalizować te kontakty. Czy tak jak ma to miejsce, jeżeli mówimy o wyjazdach zagranicznych, to też ta minimalizacja kwarantanny, to też jest taki zakres, gdzie można inaczej do tego podejść. Oczywiście można też inaczej podejść do takiego wdrożenia, w którym jest zakładana praca hybrydowa albo częściowo za jakiś czas na przykład będzie to normalnie praca w biurze. A co innego, jeżeli ta praca tak naprawdę już z definicji ma być pracą zdalną. Więc myślę, że to jest jedna kwestia rozłożenia też akcentów i tego, co jest potrzebne dla danej osoby, bo pamiętajmy, że tutaj mamy dwie kwestie. Jedna to jest organizacja, która jak najlepiej, jeśli będzie to miała zestandaryzowane, bo taki proces, jeżeli on jest powtarzalny, no to zabierze on mniej czasu, będzie też mniej chłonny energetycznie, kosztowo, czasowo, a będzie też lepszy, bo będziemy mogli go usprawniać. Natomiast należy też pamiętać o tym, że służy to temu, aby pracownik tak naprawdę zaadoptował się w naszej organizacji. Więc pomimo standardu i powinien on być dopasowany do pracownika, nie tylko do stanowiska, ale do tych jego potrzeb. I myślę, że ten zdalny onboarding, który teraz wprowadzamy, też ma swoje dosyć duże wymagania w tym zakresie i trzeba pewne rzeczy wziąć pod uwagę. Niemniej jednak na każdym z tych stanowisk wartościowe jest to, żeby pracownik czuł się, że jest zaopiekowany na każdym z tych etapów, czyli żeby rozmawiać z nim z wyprzedzeniem, przekazywać mu informacje, co się będzie działo, jakie będzie jego zaangażowanie, jakie ma obawy. No i otwarta komunikacja, to jest coś, co wydaje mi się, że w tych czasach jest bardzo potrzebne. Z pewnością, właśnie dobrze by Pani Marto Pani powiedziała w tych czasach, bo aby rzeczywiście tak ja to sobie wyobrażam, aby proces się udał, no to konieczne jest nie tylko podejmowanie szybkich decyzji, ale właśnie właściwe zakomunikowanie w określonym stanowisku, prawda, danej pracy czy środowisku. Dziękuję Pani Marto. Pani Małgosiu, wszystko to, co powiedziały Panie, ma już swoje pewne odniesienie, ale chciałabym Panią dopytać, jako osobę, która pracuje w bardzo dużej organizacji, która ma, powiedziałabym, szereg rozmaitych działów, one się między sobą bardzo różnią, jeżeli chodzi o wykonywanie pracy. Czy w takim środowisku można coś ustandaryzować, jeżeli chodzi o zdalny taki onboarding dla pracowników? Jak najbardziej. Nasz onboarding, czyli ta część, która jest po stronie działu HR, to wdrożenie, zapoznanie z organizacją, no tak jak powiedziała Pani Marta, jest takim pre-boardingiem już poprzedzone. Już sam proces rekrutacji, która w tej chwili odbywa się w zasadzie do ostatniego momentu w sposób zdalny, jest już przyzwyczajeniem też pracowników czy potencjalnych pracowników do tego, że w takiej formie będziemy pracować. Ten kontakt z pracownikami, przekazanie im podstawowych informacji o organizacji też odbywa się jeszcze zanim pojawią się u nas pierwszego dnia. I to, na co zawsze stawiamy i staramy się to zawsze tak zaplanować, żeby danego dnia przyszło kilka osób do organizacji, jeżeli jest taka możliwość, żeby zaczęły pracę w tym samym dniu. I ogromną wartością jest to, że to są osoby z różnych działów. Bo tak, po pierwsze my wprowadzając ich przez taki ustandaryzowany ten pierwszy dzień, budujemy w nich spójny obraz organizacji. Z drugiej strony to, że oni później trafiają do różnych działów, ale spotykają się na korytarzu, w kuchni,
jak już, jeśli są już w biurze, to też buduje w nich takie poczucie bezpieczeństwa, że jest ktoś w tej firmie, kogo oni już trochę dłużej znają, kto jest w to podobnej sytuacji. I to jest właśnie bardzo duża wartość tego, że to są osoby z różnych obszarów. Ten onboarding jest standardowy dla wszystkich, te informacje przekazywane o organizacji są takie same. To dopiero na tym drugim etapie wdrożenia do stanowiska to już odbywa się specyficznie dla każdego działu. Tak. Rozumiem. I czy dobrze zrozumiałam, że ten pierwszy to się odbywa cały czas w taki tradycyjny sposób? W tej chwili już nie. My przeniosłyśmy proces właśnie w formę zdalną. U nas ten onboarding wyglądał tak, że to było spotkanie z osobami z działu HR i takim kluczowym momentem było oprowadzanie po organizacji. Chodziłyśmy po biurach, przedstawiając zespoły, kierowników, ludzi, co miało swój oczywiście duży urok. Natomiast to było dla nas bardzo duże wyzwanie, żeby ten element, który był takim atrakcyjnym w tym onboardingu stacjonarnym, zmienić. I tutaj wykorzystywałyśmy materiały filmowe, którymi dysponuje nasza organizacja. Powstał taki film w związku z nową strategią firmy Sesco. W okresie świątecznym mieliśmy życzenia w formie filmowej dla klientów, dla pracowników. I właśnie tym materiałem filmowym posługiwałyśmy się, opowiadając o ludziach w organizacji, bo to ludzie tworzą organizację i w ten sposób właśnie chcieliśmy nowym pracownikom przybliżyć tą firmę właśnie za pośrednictwem osób, które mogły zobaczyć na filmie, usłyszeć, a my w trakcie onboardingu dopowiadałyśmy takie merytoryczne już kwestie związane z pracą tych osób. Dziękuję Pani Małgosiu. No, brzmi to bardzo przyjemnie i tak sobie wyobrażam, jak byłabym takim pracownikiem i zetknęłabym się z taką formułą, to powiem tak, czułabym w tym taką dużą otwartość firmy na nowe rozwiązania, które oczywiście mają jakiś ustalony harmonogram działania dla tego pracownika. To powiem tak, to jest, ja to tak odbieram jako ten pierwszy zaplanowany taki już etap, dzięki czemu taka osoba czuje się zaopiekowana, tak jak powiedziała to wcześniej pani Marta. Dziękuję bardzo. Pani Aniu, dziękuję bardzo pani Małgosiu. Pani Aniu, chciałam dopytać, czy w pani z kolei organizacji, jak pani ocenia zaimplementowanie tego zdalnego onboardingu? Też może pani to podzielić zgodnie z uznaniem. Czy on się przyjął z waszym oczekiwaniem, czy jesteście na tym etapie, że pracujecie dopasowując go do zarówno firmy, jak i do pracownika? Ciężko było tak naprawdę przejść w strefę zdalnego wprowadzenia pracowników z racji tego, że jesteśmy bardzo nastawieni właśnie na relacje, na kontakt z pracownikami, bo na tym się też opiera nasza praca, żeby się kontaktować z kandydatami do pracy, z pracownikami, z klientami i trzeba było to wszystko przenieść w tą strefę zdalną i umieć budować związanie tak naprawdę pracownika z firmą, ze swoim stanowiskiem, ze swoim zespołem. Także wyzwanie było dosyć trudne, ale i ciekawe. Większość rzeczy udaje się zrobić w sposób zdalny. Pierwszy dzień pracy jest raczej w biurze, bo musimy załatwić formalności i tak jakby poznać pracownika z kierownikiem przede wszystkim, ale później całość tak naprawdę przenosimy w strefę zdalnego wprowadzania. No i tak jak wcześniej wspominałam, mamy to podzielone na różne etapy zgodnie z harmonogramem, gdzie przekazujemy wszystkie po kolei procedury, zapoznajemy najpierw z firmą, potem ze swoim stanowiskiem, z obowiązkami. Wiadomo, tych informacji jest dużo, także tak, trzeba dostosować wszystko do pracownika, do jego chłonności wiedzy tak naprawdę, ale też, żeby nie spowodować jednego dnia nakumulowanego pigułką informacji, tylko to się odbywa przez tydzień, dwa, trzy, tak naprawdę w zależności od tego. Złożone w czasie. Tak, dokładnie tak, w zależności jakie są możliwości, jakie są potrzeby. I zazwyczaj w tym pierwszym okresie, kiedy pracownik już jest w firmie, poznał kierownika, zaczyna pracę, to zazwyczaj ma swoją osobę do opieki, która go wdraża, uczy, pokazuje i jest z nim cały czas. W obecnym czasie, jeśli jest to sposób zdalny, no to wykorzystujemy wszystkie możliwe komunikatory, gdzie się łączymy na wideokonferencje, na telekonferencje, gdzie udostępniamy sobie ekran, tak żeby można było tego pracownika i przywiązać do siebie, przywiązać do firmy, ale też nauczyć wszystkiego tego, co można było zrobić, jak byliśmy w biurze razem.
Pani Aniu, biorąc pod uwagę, że Pani akurat pracuje w środowisku rynku, pozyskując pracowników, prawda, z innych rynków, czy dla nich, chociażby ze względu na język, czy to się czymś różni, takie zdalne wprowadzenie do Waszej organizacji? Czyli tutaj akurat dużo się nie zmieniło, bo samo pozyskiwanie pracowników z zagranicy odbywało się do tej pory w sposób zdalny. Także tutaj nie było dużo zmian do wprowadzenia, kwestie takie bardziej techniczne i już te pierwsze dni, ale cała reszta i tak była robiona w sposób zdalny. Także dzięki temu też troszeczkę byliśmy przygotowani na to, co się zaczęło dziać w czasie pandemii i łatwiej było trochę to przenieść na inne działy. Rozumiem. No jak na razie, jak słyszę, drogie panie, to powiem tak, jestem naprawdę bardzo mocno zbudowana, bo widzę, że każda z pań mówi tutaj o bardzo dobrym zaopiekowaniu się tym pracownikiem, aby poczuł się dobrze poinformowany w kolejnych krokach i miał świadomość tego, czego może się później spodziewać. No to rzeczywiście jest bardzo przyjemny obraz. No dobrze, ale może zapytam pani Marto, czy wasza firma wykorzystuje jakieś narzędzia do tego, takie zdalne narzędzia, może jakieś oprogramowania, żeby ten proces wdrożeniowy, powiedziałabym, zautomatyzować? To znaczy, jeśli tutaj chodzi o naszą firmę, to my takich narzędzi nie wykorzystujemy, natomiast takich narzędzi jest dostępnych bardzo dużo na rynku. Co do automatyzacji, ja myślę, że to jest kwestia skali oczywiście, czyli tak. Im więcej zatrudniamy, im więcej wdrażamy osób, to oczywiście ta automatyzacja się zawsze nam przydaje. Więc myślę, że takie firmy jak na przykład Asseco, jak firmy, o których czytałam, które wprowadzają także różne aplikacje do tego, to myślę, że tutaj może mieć duży zysk, jeśli chodzi o to IT. I nie należy się tego bać, tak bym powiedziała. Myślę, że w której aktualnie też, oczywiście zależy od stanowisk, ale rekrutuje się młodych ludzi, dla których tak naprawdę internet, czy w zasadzie telefon, wszelkiego rodzaju wideokonferencje, czaty w życiu prywatnym są wykorzystywane. Widać, że to wchodzi w tej chwili coraz bardziej też do takiego życia w organizacjach. Ja myślę, że jest troszeczkę jeszcze coś innego, co jest bardzo istotne i co bardzo warto też wziąć pod uwagę, mówiąc o onboardingu. W tej chwili takie wyzwania, które też są, i można wszystkie technicznie prędzej czy później przejść, tak bym to powiedziała. Natomiast należy zadbać o to, żeby to po prostu było przygotowane, czyli żeby mail był żeby wszystkie dokumenty, które mają być, były, żeby komputer był sprawny. Zawsze coś się dzieje, że coś trzeba się z kimś skontaktować, bo coś nie działa. Więc telefon do IT, żeby też był, tak? Wbrew pozorom, pracując często z domu, okazuje się, że dzielimy łącze z rodziną, dziećmi online'owo. Warto zadbać o to, żeby ta przepustowość też była dobra, jeśli ta praca ma być świadczona też w odpowiedni sposób. Więc całość ta techniczna, jakby możemy mówić i o organizacji, o różnych wyzwaniach, ale te rzeczy muszą się zgadzać. To znaczy to musi być przygotowane i wtedy pracownik też się czuje bezpiecznie. Tak. I to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Natomiast oczywiście wszelkiego rodzaju usprawnienia, aplikacje, standaryzacje pomagają i można też zyskać na tym. Ja tylko bym też troszkę miała taki HR-owy, nazwijmy to instynkt, o tym, żeby pamiętać też o tym, pytać się o ten feedback osoby, którą wdrażamy, żeby nagle się nie okazało, że on 8 godzin czyta procedury i musi odznaczyć haczykiem, że je przeczytał. No bo wtedy to jest mówione, że to był taki koszmar wdrożeniowy, tak? I człowiek potrzebuje kontaktu, potrzebuje więzi. Czasem warto troszeczkę odpuścić ten element przynajmniej w tych pierwszych dniach. Takiej formalizacji rzeczywiście zautomatyzowanej, czyli żeby bliżej był człowiek człowieka. Tak, i żeby można było dostosować też taką potrzebę też tego wdrażania. Do pracownika, to znaczy, żeby on był też tą osobą, która jest szczerze w to tym zainteresowana, tak.
zaangażowana i jej zależy też na tym, żeby się wdrożyć. Bo pamiętajmy, że to zawsze jest, to działa z dwóch stron. I warto też na to zwrócić uwagę, więc... Dziękuję Pani Marto. Szczególną, naprawdę szczególną rzecz Pani poruszyła, bo w tej dzisiejszej dobie takiej, powiedziałabym, pędzącej cyfryzacji cały czas próbujemy stworzyć takie narzędzia, które będą powtarzalne i dzięki temu pewne czynności czy zadania szybciej po prostu wprowadzimy. Ale ten czynnik ludzki jest bardzo istotny, bo cały czas ludzie pracują dla ludzi, nie? I w mojej opinii takie szybkie, to o czym Pani mówi, pozwoli w miarę szybko zbudować poczucie przynależności do tej firmy i wtedy pracownik łatwiej będzie mu wykazać swoją efektywność, a przynajmniej osoba, która go nadzoruje, tego pracownika, będzie to widzieć, nie tylko na poziomie parametrów, które są w jakiejś tabelce, rubryce czy w jakimś systemie, ale również usłyszę tak naprawdę, w jaki sposób ten człowiek się wdrażał i jak się w tym poczuł. Dziękuję bardzo. Pani Małgosiu, Pani jako osoba, która też ma bardzo duże doświadczenie z firmami, no właśnie, takimi z obszarów IT, bo wiem, że firma Sescom ma spory dział tam, to tak sobie wyobrażam, że oni chyba najłatwiej przeszli na tą pracę zdalną, ale chciałabym też Panią zapytać o to, czy Wy wykorzystujecie jakieś narzędzia do tego, żeby sobie usprawnić ten onboarding? Tak, no my wykorzystujemy przede wszystkim narzędzia do wideokonferencji. Tak, one pozwalają się też zobaczyć i ja mam takie poczucie, że taka wideokonferencja z uruchomioną kamerą to jest naprawdę bardzo fajny ekwiwalent już takiego bezpośredniego spotkania. To nigdy nie będzie to samo, ale w obecnej sytuacji uważam, że to jest bardzo fajny ekwiwalent i pozwala też właśnie na to, żeby ten onboarding odbywał się w czasie rzeczywistym dla kilku osób, które są w różnych miejscach. No bo tak jak powiedziała Pani Ania, u nas często ten pierwszy dzień też rozpoczyna się w biurze ze względu na dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności związanych z zatrudnieniem, ale już osoba przeprowadzająca onboarding wcale nie musi być w biurze. Co więcej, my jesteśmy w stanie też przeprowadzić onboarding zarówno dla osób, które dołączają do naszego zespołu w Gdańsku, jak i we Wrocławiu, gdzie mamy duży oddział. Więc to jest to poczucie przynależności, o którym tutaj Pani Marta mówiła i Pani podsumowała, faktycznie pozwala się zbudować w jeszcze bardziej taki rzeczywisty sposób. Narzędziem też, które wykorzystujemy i wykorzystywałyśmy już wcześniej, to są takie gry interaktywne, które można przeprowadzić przez internet na platformie Kahoot. My mamy to rozwiązane jako taką grę, zakres informacji o organizacji, takie rzeczy, które są istotne dla pracownika, czyli jak zgłosić urlop, ile, jakie są dostępne benefity w organizacji i tak dalej. I to, co Pani Marta powiedziała, ten feedback jest bardzo ważny, bo my do tej pory miałyśmy bardzo pozytywny odbiór tej gry, że to jest coś fajnego, coś innego, a ostatnio osoba nam zwróciła uwagę, osoba, która jest takim introwertykiem mocno, że dla niej to był element rywalizacji i ona niekoniecznie dobrze się z tym poczuła, tak, więc dla nas to jest bardzo cenna informacja, bo na pewno nie chcemy zrezygnować z tego, natomiast przekaz tutaj i forma, w jakiej zaprezentujemy tę grę, już pozwala nam na to, żeby wskazać na to, że to ma być element integracyjny, a nie rywalizacyjny w tym pierwszym dniu. Więc ten feedback jest absolutnie niezbędny i my go zbieramy zarówno w taki spontaniczny sposób, często tego pierwszego dnia, ale też w taki ustrukturyzowany na poziomie takich follow-upów, które prowadzimy z osobami, które dołączyły do nas niedawno, żeby właśnie wiedzieć nie tylko na temat tego pierwszego dnia, który rozumiemy jako onboarding, ale też samego procesu wdrożenia, żeby wrócić do menadżerów z tą informacją, żeby te procesy usprawniać. Z pewnością to jest bardzo dobry pomysł i to powiedziałabym, to zaktywizowanie osób do tego, żeby w taki zdalny sposób się komunikować i dopowiadać na temat swoich odczuć przy starcie w swojej pracy, na pewno jest bardzo dużą wartością zarówno dla osób, które będą za chwilę to sobie prowadzić na tych stanowiskach, jak i pewnie dla całej firmy, tak jak Pani tutaj słusznie zauważyła. No dobrze, no to skoro tyle cennych rzeczy sobie tu powiedziałyśmy, to ja zapytam Panią Anię. Pani Aniu, w Pani opinii, dla jakich pracodawców zdalne wdrożenie pracownika może dzisiaj być trudnością?
Trudność może na pewno być w firmach małych, które nie mają dostępu do platform wdrożeniowych, szkoleniowych. Wiadomo, komunikaty, czaty są dostępne ogólnie dla wszystkich, więc można to wykorzystywać, ale nie każda firma jest na tyle rozbudowana, że ma struktury przygotowane i procedury. Także w momencie, kiedy muszą przejść na zdalne wdrożenie, muszą duże nakłady poświęcić swojego czasu przede wszystkim, żeby to wszystko przygotować. Dla dużych firm, dla korporacji jest to ułatwione, bo zazwyczaj te procedury już istnieją, także przerzucenie tego, co jest na papierze, w internet jest na pewno dużo prostsze. Rozumiem. Pani Małgosiu, a Pani zdanie w tym temacie jakie jest? Co może być taką trudnością? Pani współpracuje też z różnymi innymi firmami na rynku, więc bardzo byłabym wdzięczna za udzielenie. Ja myślę, że to, co powiedziała Pani Marta w poprzedniej wypowiedzi, to niekoniecznie według mnie jest kwestia pracodawcy, co stanowiska. Bo jak zastanawiałam się przed tym naszym spotkaniem, faktycznie gdzie taki onboarding może być wyzwaniem, taka zdalna forma w tej chwili, to faktycznie moim pierwszym skojarzeniem były stanowiska produkcyjne, albo inaczej, stanowiska, które na co dzień nie pracują z narzędziami typu laptopy. Tak? Na przykład. Tak, dla nas jest to, dla pracowników biurowych, jest to tak naturalne narzędzie, że w ogóle nie wyobrażamy sobie często, że jest bardzo dużo pracy na rynku, która jest wykorzystywana, wykonywana bez użycia komputerów. I to na pewno jest duże wyzwanie, ale jak zaczęłam o tym myśleć, to wiem, że na przykład nasza firma jednemu z klientów zaproponowała rozwiązanie takich dużych monitorów, które są stawiane w halach produkcyjnych i to, co my pracownicy biurowi możemy zrobić na swoich komputerach, na swoich monitorach, ci pracownicy produkcyjni mogą stworzyć na tych ekranach. Zadać pytanie, obejrzeć jakiś film, jakiś przekaz, więc myślę, że to też jest jakaś możliwość właśnie wprowadzenia takiej hybrydy. Tak jest, ciekawa wskazówka i rzeczywiście wtedy można to zrobić w jednym czasie dla wszystkich pracowników. Tak. Tak, dokładnie. Aha, bardzo ciekawe spojrzenie. Dziękuję Pani Małgosiu. Pani Marto, no to niech się Pani podzieli swoją wiedzą w tym temacie jako osoba, która ma najczęściej do czynienia z firmami produkcyjnymi. Gdzie najtrudniej i komu najtrudniej? Komu najtrudniej? To znaczy ja myślę, że trzeba by było troszeczkę inaczej podejść do tego tematu. Bardzo proszę. Przynajmniej ja odpowiadając na to, bym chciała to troszeczkę inaczej zdefiniować, dlatego że myślę, że po pierwsze są firmy, które w ogóle nie mają procesu wdrożenia. Po pierwsze. Są takie firmy. No umówmy się, są takie firmy. Są firmy, które też nie wierzą w proces wdrożenia, bo na przykład, no dobrze, to mamy tutaj BHP, musimy to zrobić, a to jest na czasu, bo przecież się uczy i robi, więc jakby tu jest pewna kwestia. Jest jeszcze też kwestia, tutaj mówiąc o takim, i to jest cały szereg powiedzmy firm mniejszych, większych i także też kwestia, krótko mówiąc, wydolności organizacji. To znaczy, tym trzeba się zająć, na to trzeba poświęcić czas, trzeba pomyśleć i tych kompetencji czy tego czasu po prostu w organizacji może nie być. Ja wszystkie te organizacje po prostu zachęcam do tego, żeby to robić. To nie musi być jakoś bardzo rozbudowane, to wystarczy naprawdę 5 punktów, które warto, żeby były. I to nie musi być dużo, ale to jest naprawdę wartościowe narzędzie po to, żeby ta rotacja była mniejsza, po to, żeby pracownicy zostawali, żeby ograniczać koszty, czy to ponownej rekrutacji, czy żeby zwiększać produktywność, tak? Już minimalizować stres. Więc jakby tych powodów jest wiele. Jakby patrząc, gdzie najtrudniej. Nie lubię patrzeć, gdzie najtrudniej, to lubię patrzeć, gdzie są jakieś wyzwania, to może dlatego jeszcze. Okay, dobrze. No i tutaj teraz trzeba zaznaczyć jakby, co jest istotą, po co my chcemy zrobić ten onboarding, po co go chcemy zrobić zdalnie. Tak. Czy dlatego, żeby tego kontaktu nie było, no to można wysłać umowę pocztą, kurierem, można przesłać komputer, jakby faktycznie zminimalizować to ten kontakt.
wówczas zachęcam do załączenia listu, do załączenia kawy i ciastek pod tytułem skoro pracujesz zdalnie, to tutaj smacznej kawy i ciastko dla Ciebie, bo to też jest coś miłego, symbolicznego, więc to nie są jakieś duże gesty czasem, tak, żeby ta osoba się poczuła. Natomiast mówiąc o tym, gdzie jeszcze może być trudniej, no to tak naprawdę to ograniczenie potem pracy stanowiskowej, kiedy tak naprawdę ta osoba się spotyka, więc wówczas byłoby uczulenie na takie rzeczy związane z BHP, tym takim covidowym, tak? Zwrócenie na to uwagi, więc po prostu w niektórych miejscach się nie da i nie ma co tam wdrażać tego na siłę, tylko po prostu korzystać po to, żeby nam się dobrze razem pracowało, żebyśmy wytwarzali takie środowiska pracy, w których z przyjemnością będzie się przychodziło do tej pracy, w których będzie się realizowało siebie, no i cele, tak, danej organizacji. Czyli w zasadzie, Pani Marto, ja tego, że tak powiem, wyciągnęłam sobie taką konkluzję, że to jest absolutnie kluczowy element. Jeżeli chcemy, żeby ten pracownik, który przez nas zostaje obsadzony na określonym stanowisku, był efektywny, tak? I jeżeli my mamy czuć, że ta osoba jest dla nas użytkowa, tak? I ten pracownik też ma z tego tytułu poczucie zadowolenia, to absolutnie niezaprzeczalne jest, że trzeba go dobrze wdrożyć, aby ta współpraca była udana. Tak, ja dodałabym jeszcze taki jeden element, o którym tutaj nie rozmawiałyśmy, a nie wiem, jak tutaj panie na ten temat się odniosą, czy nasi słuchacze. Każdy trochę inaczej się wdraża, to znaczy zarówno z innym tempem, jak i też co innego do niego przemawia. I myślę, że to jest istotne, żeby ustawić sobie takie punkty kontrolne. One nie muszą się odbywać w tym samym czasie dla wszystkich, tak, ale takie punkty kontrolne, czy to już się odbyło, czy coś jeszcze potrzebuje, mówię głównie o tym wdrożeniu już nie pierwszego dnia, powiedzmy drugiego, tylko o tym wdrożeniu już później do pracy, do stanowiska, ale też ważna bardzo kwestią jest, trzeba powiedzieć wprost, rola lidera, ponieważ w dużej mierze to na jego barkach spoczywa, oczywiście też na badym, na HR-ze, ale to lider tworzy tą relację ze swoim pracownikiem, to on go poznaje i wie, czy ktoś jest bardziej ekstrawertykiem, czy introwertykiem, czy dużo wypowiadał, tak. Czy powie tylko tak, nie, a dla niego to jest efektywne spotkanie, więc myślę, że ten element wdrożenia to jest tak naprawdę dużo pracy też lidera z daną osobą i dopasowanie właśnie tego wdrożenia, bo po prostu ktoś więcej tego nie potrzebuje, to wystarczy po to, żeby już mógł zacząć pracować. No dobrze, to skoro tak ładnie to Pani podsumowała, w zasadzie Pani Marto, to może ja bym chciała jeszcze tak prowokacyjnie zapytać, Pani Małgosiu, kieruję to pytanie do Pani. Dlaczego tak ważna jest ta informacja zwrotna? Poniekąd już tu Pani powiedziały, ale tak proszę dosłownie syntetycznie. Dlaczego taka istotna, co to daje temu pracownikowi? Tak syntetycznie. Syntetycznie to jest bardzo istotne dla obu stron, zarówno dla pracownika, jak i dla tego lidera, bo tutaj zgadzam się w 100% z panią Martą, że to na nim spoczywa największa odpowiedzialność i to jego rola jest kluczowa. My mamy jakieś wyobrażenie co do pracownika, który my jako liderzy mamy wyobrażenie co do pracownika, który do nas przychodzi. Ten pracownik ma wyobrażenie o pracy, o swoim zespole, o swoim przełożonym. I ten feedback na początku naprawdę bardzo częsty, nawet raz w tygodniu, jest bardzo istotny, żebyśmy sobie tą rzeczywistość z tymi wyobrażeniami zbijali, bo mam takie doświadczenie, które mówi o tym, że mamy wyobrażenie pracownika, jest zespół i na pierwszy rzut oka to nie do końca od razu się sprawdza, a później w momencie, kiedy rozmawiamy na ten temat, poznajemy obawy tego pracownika, jego oczekiwania, jesteśmy w stanie bardzo fajnie się przystosować do tego z ogromną korzyścią dla pracownika, żeby ten stres był minimalny na początku, dla zespołu i dla całej organizacji, żeby to wdrożenie było jak najbardziej efektywne. Ten feedback, czyli taka rozmowa, porównywanie oczekiwań z rzeczywistością jest kluczowe też dla przyspieszenia tego procesu wdrożenia, żebyśmy się rozumieli. Dziękuję bardzo, żebyśmy się rozumieli. I znowu wracamy do tej komunikacji, prawda? Tak, absolutnie. Pani Aniu, czy Pani coś by dodała tutaj do tej informacji zwrotnej od siebie?
znaczy do samej informacji zwrotnej, jak i do samej komunikacji, o czym tutaj tak naprawdę cały czas mówimy, powtarzamy, ona jest niezbędna i istotna, bo jeśli tej komunikacji zabraknie na każdym, jakimkolwiek etapie, to już może być jakiś problem, który przekłada się na późniejsze etapy. Także taka komunikacja zwrotna i od strony pracodawcy, lidera do pracownika, co widzi, jak może jeszcze mu pomóc, i w drugą stronę, czy pracownik, to co zostaje mu przekazywane do nauki, te narzędzia tak naprawdę wszystkie, które otrzymuje, czy są adekwatne do tego, jak on to odbiera. Bo tutaj właśnie dokładnie powiedziały i pani Marta, i pani Małgosia, że jeśli pracownik nie będzie mu pasowała gra jako forma wdrożenia, no to trzeba pomyśleć o tym, jak można by było to inaczej przygotować, przystosować, żeby może więcej takich osób było, tylko o tym nie wiedzieliśmy. Także ta rozmowa na każdym etapie jest na tyle istotna, ponieważ no to przekłada się na późniejsze ewentualnie decyzje o przedłużeniu współpracy bądź nie. Dziękuję bardzo pani Aniu. Pani Marto, chciałabym, żeby pani ze swojej strony, mając na uwadze te nasze firmy, które są na początku na przykład swojej drogi, bądź te firmy, które właśnie należą do grona tych, które nie były do tej pory przekonane, że ten onboarding warto, warto robić. Proszę o podanie takich trzech dobrych praktyk, które mogą zarówno przekonać tego pracodawcę, ewentualnie zachęcić do wykorzystania. Trzy praktyki. Pracodawców najczęściej zachęcają cyfry i pieniądze, tak bym powiedziała. Tak się mówi, ale czy to na pewno, czy to jest na pewno motywacją dla każdego? Nie? Nie, ale musi się zgadzać. Ale musi się zgadzać, tak. Więc powiedziałabym tak, na pewno dobre wdrożenie to są oszczędności, żeby nie rekrutować jeszcze raz. Dobre wdrożenie to jest też przyspieszenie tego procesu i tak naprawdę zysk z tego, że pracownik będzie się dobrze czuł, jak i jego cele będą realizowane szybciej. To jest na pewno taka rzecz, która tutaj jest ważna. Oczywiście, jeżeli rekrutacja została też dobrze przeprowadzona, natomiast też pozwala bycie w takim kontakcie tutaj, czy to jeżeli jest obszar HR-u, jeżeli jest na przykład taki, tak jak tutaj pani Ania mówiła, taki kolega, buddy, który też wprowadza, więc ta informacja zwrotna pozwala szybciej wychwycić, jeżeli coś jest nie tak, i wprowadzić plan naprawczy, czy to w stosunku do pracownika, bo oczekiwania są różne, czy to w stosunku do tego, aby wiedzieć już, co się dzieje i po prostu wcześniej wystartować rekrutację, jeśli będzie taka potrzeba. Więc to są takie, bym powiedziała, powody, które by, mam nadzieję, skłoniły do tego, żeby stosować ten onboarding. Natomiast jeżeli chodzi o same techniki, no to na pewno bym powiedziała istotne, to wydają się takie dosyć rzeczy może zwykłe, ale pewnego rodzaju prezentacje, w których informacje są te same podawane. To znaczy, to jest to, co mówiła pani Małgosia, w różnych działach. Do tego oczywiście można stworzyć wszelkiego rodzaju tak zwane checklisty, listy kontrolne, czy do preboardingu, czy to potem do onboardingu, które nam pozwalają. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do tego, żeby tworzyć taki harmonogram. Tu o tym też wspominała pani Ania, czyli to, co się wydarzy w pierwszym dniu, w pierwszym tygodniu, w pierwszym miesiącu, i żeby ten harmonogram taki, to nie musi być strict, ale żeby on był zarówno dostępny i uzupełniany też przez pracownika, przez lidera. Zawsze można się do tego cofnąć, tak? I na ten temat porozmawiać, do jakiejś części, której gdzieś zabrakło. No bo co potem się dzieje? No nasza pamięć jest ulotna, przychodzi te 3 miesiące, zakładamy, i ten feedback, jeśli on nagle teraz ma się wydarzyć, to on się też trochę zniekształca, tak? Bo już się nie pamięta, co tam było, gdzie, ja. Na początku. To są też takie dosyć ważne argumenty, które można uznać, czy to przy negocjacjach, bo czasem się one odbywają. Tak. No tak. Stanowiska. I myślę, że to są takie rzeczy, które nam po prostu pomagają w takim zarządzaniu.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Marto. Muszę poprosić teraz Panią Małgosię o głos i za chwilę Panią Anię, dlatego też tak skracam. Pani Małgosiu, co by Pani dodała do jakże wyczerpującej w zasadzie wypowiedzi Pani Marty, nie? Właśnie, wypowiedź Pani Marty była bardzo wyczerpująca, natomiast ja skupiłabym się na tym, że dobrze przeprowadzony onboarding razem z tym preboardingiem, o którym Pani Marta mówiła, jest niezwykle istotny dla efektywności generalnie, dla efektywności pracownika, bo jak on będzie czuł, że wykonuje tą pracę, do której został zatrudniony dobrze, będzie mu się lepiej pracowało. Z drugiej strony jego przełożony i cała organizacja będą bardziej zadowoleni, ponieważ dostają to, czego oczekiwali. Natomiast ten aspekt ludzki jest dla nas niezwykle ważny. Takim moim ulubionym elementem tego preboardingu jest moment złożenia oferty kandydatowi. Jeśli mam przyjemność zrobić to, to zawsze staram się nie zaprezentować to, zapraszam Cię do naszego zespołu. To jest tak prosta formuła, a ja słyszę ten uśmiech po drugiej stronie słuchawki. Staramy się opowiedzieć jak najwięcej o zespole, żeby ta osoba czuła, że przychodzi do miejsca, które ją chce. To jest też to, o czym Panie wcześniej mówiły, to przygotowanie przed, przygotowanie się organizacji pod kątem dokumentów, pod kątem IT. Zawsze musimy pamiętać, że to jest duży stres dla tej osoby, która rozpoczyna nową pracę. Zawsze. Dla niektórych większy, dla niektórych mniejszy, ale zawsze jest to zmiana, zawsze jest to wejście w nowe środowisko i ważne jest, żeby te doświadczenia z tego pierwszego dnia były tak dobre, żeby ten pracownik nie mógł się doczekać dnia drugiego. No, zwłaszcza, że prawda jest taka, że prawie każdy pracownik pamięta swój pierwszy dzień, prawda? Tak, dokładnie. To jest taka rzecz, on może nie pamiętać wielu aspektów w trakcie, później, ale ten pierwszy swój dzień, to pierwsze wrażenie zawsze z nim zostaje. Tak, tak. Poziom emocji jest tak duży, że bardzo wpływa na pamięć później. Dokładnie tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Dziękuję Pani Małgosiu. Pani Aniu, no nie ma Pani łatwego teraz zadania, no bo w zasadzie pytam Panią jako ostatnio tego tematu, ale może jednak Pani znalazła coś, co jeszcze by chciała dopowiedzieć. Tak, moje poprzedniczki powiedziały bardzo dużo dobrych praktyk, które mogą przekonać do wprowadzenia onboardingu. Może tutaj bym podkreśliła tylko wagę tych procedur, schematów, które przy tym się tworzy, bo tak naprawdę mamy wszystko w jednym miejscu, czy to na komputerze, czy to na platformie, którą wykorzystujemy. Możemy do tego cały czas wracać, możemy to aktualizować dzięki feedbackom, które dostajemy od pracowników i to z nami zostaje, więc myślę, że to też jest dosyć ważny argument przemawiający na korzyść, taka proceduralność i schemat wprowadzenia pracownika. Aha, no tak, to ważne pewnie jest ta kompleksowość, prawda? Jeżeli mamy tam inne miejsce i wiemy, gdzie to się znajduje i jeżeli nawet pojawiają się jakieś nowe rzeczy, to zawsze łatwiej nam jest wprowadzić to i zaktualizować. A jak wiemy, różnie czasami z tą aktualizacją danych bywa. No dobrze, no skoro przyszłyśmy już przez te dobre praktyki, drogie Panie, to tak dla przykory chciałabym już na zakończenie, bo zbliżamy się do końca, jesteście niezwykle Panie zdyscyplinowane, w swoich wypowiedziach bardzo syntetyczne, za co bardzo dziękuję, ale prowokacyjnie zadam to pytanie. I może zacznę sobie od Pani Małgosi. Pani Małgosiu, czy przypomina sobie Pani jakąkolwiek kiedyś historię swoją własną, kiedy być może była Pani zatrudnianym pracownikiem? Czy było coś takiego, co Pani pamięta, ale nigdy by nie chciała Pani tego powtarzać? Mam to szczęście, że nie. Super. Mam to szczęście, że nie. Faktycznie to były takie, bo tak jak Pani powiedziała, jestem w stanie przywołać w zasadzie wszystkie te pierwsze dni. I one były bardzo pozytywne, bo tutaj abstrahując od wszystkiego, o czym rozmawiamy, czyli o tych procedurach, które są niezbędne, zawsze spotykałam się z taką dużą otwartością. I takim ludzkim aspektem i na szczęście nie mam takiego doświadczenia, które byłoby przestrogą może w tej chwili. Świetnie, to też to powiem tak, to bardzo dobrze świadczy o tych wszystkich firmach, dla których Pani świadczyła swoje usługi, ewentualnie pracowała jako ich pracownik, także jest to ewidentnie powód do dumy. Pani Aniu, a czy jest coś takiego z wcześniejszych Pani doświadczeń, co na przykład uznaje Pani jako wzór do naśladowania?
w tym onboardingu oczywiście. Na pewno właśnie powitanie pracownika, bo tak jak tutaj podkreślamy cały czas, ta pierwsza chwila, ten pierwszy moment, pierwsze wejście do firmy zostaje z nami na zawsze. Także wspominam bardzo miło firmę, gdzie pierwszego dnia czekała na mnie osoba, gdzie mnie powitała, gdzie mnie oprowadziła. To miało wpływ na pewno na dalszą naszą współpracę. Także myślę, że to jako wzór można sobie wziąć jako punkt honoru nawet, że dbajmy o tego pracownika, zwłaszcza pierwszego dnia, no bo to później zostaje. Tak jest. To jest tak jak w scenariuszu biznesowym, handlowym. Wrażenie można zrobić tylko raz, prawda? Dokładnie tylko tak. Ten jeden raz. I to jest właśnie ta chwila. No i Pani Marto, żeby nie było tak łatwo i powtarzalnie, to dla Pani przygotowałam pytanie, czy jest coś, czego Pani się nauczyła od takiej osoby, którą Pani na przykład zapraszała do współpracy? Mam na myśli oczywiście onboarding. Tak, myślę, że to może nie jest jedna osoba, ale to jest taka nauka właśnie bycia nastawionym na człowieka, czyli myślę, że te czasy, w których też jesteśmy, zachęcają do bardzo bezpośredniej komunikacji. Tak. I też pierwszy dzień jest takim dniem mocno stresującym, mocno dużo oczekiwań, ale to napięcie jest wyczuwalne. I warto wtedy w tym czasie dawać takie gesty, żeby to było po prostu przyjemne. Bo czasami jest tak, że po pierwszym dniu, słuchaj, mówią, ja nic nie pamiętam z tego pierwszego dnia. W ogóle tyle ja w ogóle nic nie pamiętam. I to też są takie, więc dla mnie takim komunikatem jest, żeby na przykład nie było to bardzo sztywne, żeby iść w tą interakcję taką, żeby nawiązać relację, a dopiero wtedy wchodzić z jakąś treścią. I to jest taka rzecz, której też się nauczyłam, którą mnie nauczyli też, żebym powiedziała, osoby, które też je zatrudniałam. No bo umówmy się, tak naprawdę to my zatrudniamy sobie też osoby, z którymi potem spędzamy czas, którzy potrafią być naszymi przyjaciółmi. Więc to jest taki dosyć przyjemny akurat element HR-u. To prawda. Macie Panie bardzo wdzięczną pracę. Muszę przyznać, kontakt w ogóle z człowiekiem, jeżeli chodzi o decydowanie, nie dość, że jest bardzo odpowiedzialny z jednej strony, ale również bardzo przyjemny, bo jednak robimy dużo dobrego dla tych osób, bo pozwalamy im wykorzystać swoje kompetencje w danej organizacji, na danym stanowisku. Drogie Panie, no, czas nasz już pięknie dobiega końca. Muszę przyznać, że z ogromną przyjemnością nawet nie zauważyłam, że mamy już prawie godzinę 14. Zatem chciałam po pierwsze bardzo gorąco podziękować dzisiaj za Wasz udział, drogie Panie. I może zacznę od przypomnienia, że dzisiejszym tematem naszego eksperckiego live'a, drodzy Państwo, było zdalny onboarding. I miałam tą przyjemność dzisiaj gościć na naszym firmowym fanpage'u panią Małgorzatę Szmigiel, która od 13 lat konsekwentnie realizuje projekty w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, że jest związana z rekrutacją, szkoleniami, zarządzaniem, zmianą oraz kreowaniem i realizowaniem polityki HR-owej w różnych organizacjach, od startupów w branży IT. I po oddziały międzynarodowe korporacji oraz centra usług. Dziękuję bardzo Pani Małgosiu za Pani dzisiejszy czas i wszelkie cenne wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Również gościła u nas i wypowiadała się jako ekspert Pani Anna Ryglewska, która jest absolwentką zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz studiów podyplomowych w obszarze doradztwa zawodowego, pełniącego obowiązki kierownika regionu północnej Polski w Agencji Pracy Interkadra spółki z o.o., która realizowała i realizuje projekty w obszarach pracy tymczasowej, legalizacji pracy obcokrajowców, w rekrutacji także stałej w firmach produkcyjnych, magazynowych, logistycznych i obecnie wykorzystuje swoje umiejętności w zakresie zarządzania zespołem i realizacji potrzeb klientów właśnie w sposób zdalny. Dziękuję bardzo Pani Aniu za dzisiejszy udział. Dziękuję za zaproszenie.
No i została nam jeszcze ostatni gość, pani Marta Kropidłowska, czyli HR-owiec z 15-letnim stażem, specjalizująca się w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmach, głównie produkcyjnych, ma doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowych korporacjach w branży automotive i oczywiście obecnie pracuje w firmie Control Solutions, specjalizującej się w automatyzacji i robotyzacji linii produkcyjnych i zrealizowała szereg projektów z zakresu miękkiego i twardego HR-u, od rekrutacji, strategii personalnych po outplacementowe i cykl życia całego pracownika w organizacji. Pani Marto, jeszcze raz bardzo dziękuję za Pani ekspertką wiedzę. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość rozmowy. Drodzy Państwo, ja Wam bardzo gorąco dziękuję za to, za Waszą obecność podczas dzisiejszego live'a, naszych 60 minut. Dziękuję Państwu serdecznie i oczywiście zapraszam na następne relacje. Każdy wtorek, przypominam, godzina 13. Zapraszam Państwa gorąco. Moje Panie i drodzy Państwo, wszystkiego dobrego w dalszej części dzisiejszego dnia.